Nie mamy dobrych informacji. Specjaliści oceniają, że w najbliższym czasie polscy pracownicy nie dostaną podwyżek. Zarobki mogą nawet spaść. Zdaniem ekonomistów obejdzie się jednak bez grupowych zwolnień. To jest okres, kiedy trudno jest wywalczyć podwyżki, a przedsiębiorstwa myślą o czymś wręcz przeciwnym, czyli o cięciu kosztów. To sprawia, że wydaje mi się, że w perspektywie najbliższych miesięcy maksymalne wzrosty wynagrodzeń, które będziemy mogli obserwować, to są okolice 3%, a biorąc pod uwagę to, że powyżej 3% kształtuje się jeszcze inflacja, to znaczy, że realnie te wynagrodzenia będą niższe niż miało to miejsce rok wcześniej. Teraz o bezrobociu. W ustawie budżetowej na przyszły rok rząd zakłada stopę bezrobocia na poziomie 13,6%. Ekonomiści twierdzą, że bez pracy nie powinno być więcej niż 14% Polaków. My zakładamy, że tym razem nie uda się uniknąć części zwolnień w gospodarce i wzrostu stopy bezrobocia, natomiast cały czas sądzimy, że ten schemat zostanie powtórzony. To znaczy pracodawcy będą starali się przechomikować tych pracowników przez okres słabego popytu i dzięki temu bezrobocie nie powinno wzrosnąć istotnie wyżej niż jakieś 14%.